Znowu pada. Masz coś? Co? Moneta? Srebro znalazł, dobra, ale fukciarz. To Francja elegancka, powiem wam. Rozwaliłeś system, kurde. No, gratuluję ci, dziękuję, gratuluję. Powiem wam, gdzie on mnie tu wyciągnął. Ja miałem nie iść, mówię, nie. Pada deszcz, jakaś mgła. Ale może, słuchajcie, będzie coś z tego, bo zobaczcie, jakaś taka niecała połowa szczęścia, czyli podkowa. Może coś wpadnie, ale pogoda jest fatalna, powiem wam, fatalna. Ja oczywiście z Krystianem dzisiaj, także do następnego dołka. Tutaj ponoć jest studnia, zaraz wam pokażę, ale zobaczcie, od razu chyba jest moneta jakaś. Ale to będzie cynkuwa jakaś z tyrana. Ciekawe co to było. Aj, trochę szkoda. Chyba Adolf. Dobra, jest pierwsza krągłość. Do następnego. Wiedziałeś, że w Polsce liany są? Zobacz. Ja nie wiedziałem. Ale tu patrz, byli. No wiesz, to szabrowanie jakieś. No, wejście do piwnicy, ale jakaś stara ta piwnica, ty. Stare budynki to były. Panowie i panie, ja tu zejdę. O kurde, patrzcie. Ale to zasypane jest, ty. Ale to musiało być stare domy. Bo jest, zobaczcie, jakie sklepienie z kamieni. Dachówka. Dorf, koder, coś tam. Dobra. Gdzie ta studnia? No nie jest głęboka, ale by zakryło. Ojo. Ale jaka czysta woda. Z tej studni. Szkoda, że nie możecie tego zobaczyć. Ja pierdzielę, ale to też jakaś kamienna. Stara studnia. Ale woda czysta, ja pierdzielę. Odbija niebo, ale tam wygląda, jakby tam tako było jeszcze. Kurde, naprawdę, leje. Teraz to leje. A ja, zobaczcie, mam kranik. Cały kranik, zobaczcie, z gwintem nawet. Kureczek jest ładny. Zobaczcie, jakie to ładne jest. Ach, nie działa, ale coś fajnego, znaczy się, że ludzie tu byli na pewno. Tylko nagrywam, zobaczcie, moi drodzy, mówię do Krystiana, że mam dziwną rzecz, bo mam znowu takiego Weimara, jakby jakiś dziwny roztopiony czy co, bo tu aż prześwity ma. O, taka torebka się z niego zrobiła. Ja pierdzielę, no zaliczamy to do monety czy nie? No to dobra. Oh yeah! Ale są warunki. Strasznie wieje. I oh yeah! Jest moneta. Ale monety są tak zajechane. Co ja tu mam w ogóle? Nie wiem. Jest Scheide Munce, Prusak, ale też powiem wam. No tutaj po tym kwadracie się tylko zorientowałem i korony kawałek widać. Może to jakieś srebro? Nie, no co ja pierdzielę. Dobra, do następnego dołka. Kraniki mam. A tu mam co? Ale ładny sygnał. Ale ładny sygnał. Gdzie to jest? Tutaj. Ale do guzik będzie. Ale groszek, ty, Wehrmachtu. Ja pierdzielę. Ostatnio te groszki mi wchodzą. Jest groszek fajny, bez uszka. Ale jest. Krystian... Czy będziesz zakończyć wypad tak jak ostatnio? Dawno nie padało, a znowu pada. Masz coś? Co? Moneta? No to znalazł w końcu monetę. Bo mówię, zejdzie z pola bez monety. A ja mam jakiś guzik chyba znowu. Taki mały, ale coś tu będzie. Tak? Jakie?
Srebro znalazł, dobra, ale fukciarz. No ja to nie wiem, czy to guzik nawet jest. Dobra, zaraz podejdziemy zobaczyć. Aż obcisk. A kurde. Silber grosik. No, fajny. Kurde, patrz, ja tu łaziłem tyle. Nawet tu moje te są. No to gratuluję. O. O. No, tak Krystyn ma sreberko. Fajnie, no także jest potencjał. My tu dzisiaj dosłownie na godzinę my już się zwijamy. Ale powiem wam, że na pewno tutaj wrócimy chyba, nie? No, naturalnie Krystian mówi. Dobra, jeszcze mam tam 100 metrów do samochodu, to... Ciekawe, czy ja mam muniaka, bo tak formalnie to by była, powiem wam, norma. Tylko, że taka norma w kiepskim stanie, że tak powiem, ale norma. Z Krystiana razem tu nawet mieliśmy ponad normę dzisiaj. I to w godzinę. Więc patrzam. Chyba Weimar. Albo Prusak kolejny. Chyba Prusak, powiem wam, bo za cienki na Weimara. Ale znowu taki niewidoczny. No kurde, jest norma taka niby licha, ale jest. Już się śmiejecie z tej normy libańskiej, ale dobra. Do następnego, bo jeszcze mamy chyba z 5 minut. Ja też mam wysoki i powiem wam tak, o, ostatni sygnał dzisiaj kopiemy, bo mamy dzisiaj tylko taki na rozpoznanie praktycznie i tak, że mnie wyciągnął z domu. Tu jest, to jego szczęście. Ale fajnie, powiem wam, cieszę się, że zostałem namówiony. I zobaczymy, co to jest. Ostatni sygnał dzisiaj. O, gdzie on jest? Nie ma? Co tu, głębiej? O, tu głębiej chce być. Dobra. No co jest? No tutaj jest, dobra. Trafiony czy zatopiony? Ty! Czekaj. Nie, to chyba tylko to. Ale już myślałem, że mi coś fajnego wyskoczyło, a to chyba tylko podkładka, ty. Ale kurczę. Dobra, słuchajcie. Jakaś taka okrągła rzecz. Także dzisiaj było to, co było, tak jak powiedziałem, szybka godzina, ja mam normę, Krystian ma, co to jest? Wentyl. Też był fajny sygnał. Następna część będzie filmu na pewno, bo tutaj mam wrażenie, że to tak szybko szło. Także gdzieś indziej. W ogóle wieje masakra, nie wiem, czy mnie słyszycie. Także gdzieś indziej się spotykamy za sekundę, no, niech będzie za sekundę. Także pozdrawiam was i uwaga. To. Dobra, powiem wam, jest kolejny dzień, chociaż okoliczności przyrody podobne, z tym, że nie wieje. Tam jest dzik daleko, zasuwa, już się rozdzieliliśmy. I nie odpalałbym się, gdybym coś nie znalazł. Słuchajcie, jest coś ciekawego, jak dla mnie. Zobaczcie, albo taka klamerka mała. Nie wiem, co tutaj jest, jakieś zdobienie na środku. Jak to lew. To Francja elegancja, powiem wam. Taką mniejszą klamerkę napoleońską to znalazłem u siebie na polu, ale to jest jakaś taka mikro. No, ciekawe, czy to jest, co tutaj na środku. Kurde, nie widzę teraz. No dobra, pierwszy fan to od razu taka, można powiedzieć, z przytupem. No, także do następnego dołka. A powiem wam, przemyłem to, no ja tu widzę morder lwa. Dla mnie to jest, no fan dnia na pewno dzisiejszego, na pewno ostatniego. Jeszcze dzisiaj początek, także może będzie coś lepszego, ale wątpię. No zobaczcie, to już jest piękna rzecz. Ja pierdzielę. Zaraz, och, nie, judu!
jesteśmy ciost. Nie ma też nie świetło od nosu. Jest coś, co wychodziło tam na moich laskach kiedyś. Pamiętacie? Takie może blaszki z numerami, ameliniowe. I dzisiaj mam taką blaszkę właśnie z numerkiem 5. Taka ciekawostka, nie wiem co to jest. Takie piękne pole. A powiem wam, słabo. Mimo, że tu są stare domy wkoło, pruskie. Zaraz podejdę wam tam ruinki pokazać. Chodził to ktoś, bo dołki pokopane widać, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale mimo to pominął, bo zobaczcie, ja tutaj chyba walnąłem cynkowego Adolfa, a nawet piątkę. O, i to będzie ta piątka z gapą, ty! A dobra, za daleko, bo Krystian walnął też z taką gapą, ale jedynkę. A ja mam piątkę z tą ładniejszą taką gapą. Adolf oczywiście i zaraz zobaczymy co tutaj. Ja czuję, że tu droga była, bo tam wzdłuż tych drzew. Także tutaj się przejdę. Na pewno jak chodził, to kopał tutaj, bo tu jest kopane. Chyba, że to Krystian, zapytam. Ale nawet jak ktoś chodził, to nie ma żadnego znaczenia, powiem wam. Bo i tak mógł pomijać, o na przykład, takie ładne rzeczy. Ja wiem, dla niektórych to śmieci. Ale tutaj mamy, zobaczcie, korpus żołnierzyka. Górna część, bez nóg, figurka, także fajnie. Taki niemrawy sygnał. Coś mi się zdaje, że tu Krystian kopał. Zaraz go zapytam, czy był w tej okolicy. Także super. Do następnego. Dobra, ja już nie mam pytań, co on znalazł. Ja pierdzie, pokaż to. Rozwaliłeś system, kurde. Tu jest jakiś napis. No, napis jest, kurde, odbijesz mi na pieczątkiem na plastelinie. Ja pierdzielę, ale piękna. Dobra, gratuluję. No, gratuluję ci, dziękuję. Gratuluję. Ja na razie, no, było to co było. Chociaż nie, moja klamerka też fajna. Napis jest jakiś na pewno, albo nazwa gospodarza, albo miejscowości. Dobra, kurde, muszę na baterię uważać, bo powiem wam, że zapomniałem tej drugiej, ale mam piękne, ale wiem, że to będzie ameliniak jakiś, mam nadzieję, że nie PRL i to nie jest PRL, powiem wam, że tu w ogóle nie ma PRL-a, w ogóle nie ma śmieci takich PRL-owskich, polmosowych, jakichś takich, tak jakby tutaj po prostu nie dotknęło tej ziemi PRL-em, a my mamy co, mamy pewnie Rajs 50. O proszę bardzo, 35? O taka o, a to jest Rajs czy nie? Dobra, nieważne, mamy drugą monetę, także do następnego dołka. Ja pierdzielę, mija mnóstwo czasu, ale powiem wam naprawdę, ja już będę kończył tym, co tu jest. Myślę, że to jest to, co myślę, więc podejmujemy to. Tak, będzie plomba. Z tej strony płaska, ale z tej strony coś tam ma. Także to będzie ostatnia dzisiaj rzecz. Patrzcie, plomba jest jak, nie wiem, tylko że z tej strony nic nie ma. A tu prawdopodobnie Szonebek albo coś innego, nie wiem. Także jest różnorodność, w ogóle dzisiaj jest różnorodność, nie ma co gadać. Także moi drodzy, ja już kończę. Zaraz wam pokażę jeszcze co tam Krystian ukopał. Jak pięknie rozstawił. O, a to co to? To do jakiegoś cięgiełku, do czegoś. No i to, no kurde, zobacz, ja pierdzielę, pieczątka. Pieczątka rozwaliła system, ale ciekawostka wam powiem jeszcze, jest fajka. Ta fajka. Co na tej fajce są te kopuły, te, jak to się nazywa, te, no, klapka od fajki, ty,
Nie żadna kopułka, klapka od fajki, a nie pokrywka. Pokrywka. Zapomniałem, ty. No, także to Krystiana. Fanciory, jest żołnierzyk, są fenol, jest fenol, jest coś tam, dobra. Dzisiaj, i tak jak poprzednio, było to, co było, ale nie traktujcie tego, że ja tu marudzę albo coś takiego. Naprawdę dzisiaj było może mniej, ale jakościowo lepiej niż poprzednio, bo poprzednio to nawet nie wiadomo, jakie to monety były. A dzisiaj coś tam było jednak widać na tych dwóch u mnie monetach. Ta klamerka piękna. Krystian rozwalił system tą pieczątką, także normalnie, powiem wam, miał swoje te dwa dni, bo jesteśmy dwa dni z rzędu na wykopkach. Mówię, tak dużo czasu mija, że już po prostu, mówię, kończymy, zresztą pada, nie? Ja słyszę, że on tam już w samochodzie jest, także, moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić, już mi się język plącze, jak zaprosić was do następnego filmu. Pamiętajcie, że jak wam się podobało, to kciuki w górę, mile widziany, fajny komentarz, niefajny też może być, no i subskrypcja też mile widziana, także pozdrawiam was gorąco i oczywiście zapraszam do następnego filmu gdzieś. Trzymajcie się.